Co myślisz i czujesz, gdy patrzysz za okno? Gdy widzisz, jak młode i starsze kobiety, a także ich bracia, przyjaciele, mężowie i partnerzy wychodzą na ulicę, by protestować przeciwko łamaniu praw. Praw reprodukcyjnych, obywatelskich, ludzkich. Co czujesz, widząc, że to, o co zabiegałaś i co uczyniłaś swoją misją ponad 100 lat temu, wciąż domaga się walki? Ireno Krzywicka. Czy przewracasz się w grobie? A może z bliżej nieokreślonych zaświatów dopingujesz nam krzycząc: do boju, siostry, jesteście częścią większej historii. A może po prostu wszystko, co miałaś powiedzieć, już powiedziałaś. W zaświaty nie wierzyłaś, więc znikąd do nas nie przemówisz. Jedynie ze swoich pism, tekstów, manifestów i artykułów. Tam już wszystko jest. Mądrość, moc, zapalczywość, odwaga. Argumenty i emocje. W latach 30. niemal 100 lat temu miałaś czelność i determinację, by mówić o tym, co wciąż bezustannie niestety musimy powtarzać, że wybór jest podstawą godności i wolności, że nikogo nie wolno zmuszać do macierzyństwa, że granic własnego ciała można bronić oraz, co może najważniejsze, że aktywizm, zaangażowanie i niezgoda mogą zmieniać świat i czynić go lepszym, sprawiedliwszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia. Może nigdy ów świat nie stanie się niebem, w niebo raczej nie wierzyłaś, ale nie musi być piekłem. Dziś chcemy spojrzeć przez Twoje słowa i Twój aktywizm jak przez okno. Na nasze podwórka, ulice, place, nasze instytucje kultury, urzędy, przychodnie. Na naszych sąsiadów, na nieznajome, na przechodniów. Na kobiety i mężczyzn, dzieci i starszych. Na tych, którym jest dobrze i wystarczająco i na tych, którzy być może nie mają już nawet nadziei na zmianę. W swoim domu w Podkowie Leśnej miałaś ogromną bibliotekę i szklane ściany. Szklane domy w polskiej literaturze i kulturze od zawsze były symbolem marzenia i progresywnej wrażliwości. Biblioteka, którą posiadałaś i przede wszystkim ta, którą pozostawiłaś, przypomina nam o mocy i energii tekstu. O tym, że słowa rozpalają do czynów, zaś czyny zmieniają rzeczywistość. Dziś stawiamy w szkole przy ulicy Emilii Plater symboliczną szklaną ścianę, która pozwoli nam marzyć. Na niej umieszczamy Twoje słowa, by móc symbolicznie przez nie spojrzeć. Drogi widzu, droga widzko, zapraszamy do spojrzenia przez szybę Ireny Krzywickiej. Wybierz słowo lub frazę, która jest dziś dla Ciebie ważna, inspirująca, pobudzająca do myślenia lub działania. W zamian możesz zostawić swoją myśl. Wyślij ją do nas, a my umieścimy ją na szybie. Tę, którą sobie zabierasz, umieść Ty na swoim oknie, przez które najczęściej patrzysz na świat. Daj tym słowom pracować w Twoim sercu, umyśle, wyobraźni. Pozwól, by z nich narodził się pomysł na działanie, na zmianę, na Twój codzienny aktywizm. Jeśli tak będzie, napisz nam o tym. Podziel się swoją akcją, działaniem. Podziel się tym, co zobaczyłaś, co ujrzałeś i co w związku z tym zrobiłeś, wykonałaś. Bo gdy już nauczymy się widzieć świat, wykonamy dopiero jeden z kroków do celu. Celem jest zmiana świata.